Jeżeli macie w domu zwierzaka, to doskonale wiecie, że sprzątanie ich sierści to niekończąca się historia. Futro roznosi się po całym domu, trafia w różne zakamarki czy kumuluje się szczególnie na dywanach. Jednak pytanie brzmi, czy robot sprzątający może pomóc właścicielom psów lub kotów? Dziś opowiem Wam, jakie technologie wykorzystywane w robocie Roomba i3+ sprawiają, że sprzątanie po zwierzątkach może być prostsze. Jesteście ciekawi? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa razem z Aresem. Sprzątanie sierści jest nieco bardziej skomplikowane niż wciąganie kurzu czy okruszków. Im dłuższa sierść lub włos, tym problem robi się większy. Kolejną kwestią jest sama ilość sierści, która nieustannie ląduje na podłodze, ale o tym nieco później. Kluczowym elementem w każdym robocie sprzątającym jest efektywny system sprzątania. Większość urządzeń ma z grubsza tę samą konstrukcję. To jedna lub dwie szczotki boczne, główny wałek zbierający zabrudzenia, no i oczywiście silnik, który wsysa to wszystko do zbiorniczka w urządzeniu. Jak zatem widzicie, wielkiej filozofii tutaj nie ma. Jednak są sposoby na dodatkowe podniesienie efektywności sprzątania. Roomba może pochwalić się systemem sprzątania o nazwie AeroForce, który łączy w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich jest oczywiście boczna zmiotka, której zadaniem jest zgarnianie kurzu czy właśnie sierści z różnych zakamarków i narożników. Te trafiają do głównych wałków, pokrytych w całości gumowym bieżnikiem. Dzięki takiej konstrukcji sierść trafia bezpośrednio do zbiorniczka na nieczystości. Jeżeli wałek jest jeden, a nie dwa, jak w tym przypadku, to włosy mają tendencję do owijania się wokół niego. Wałki, zwane szczotkami głównymi, wykonane są ze specjalnie wyprofilowanego gumowego tworzywa. Obracają się w przeciwnych kierunkach, by jeszcze efektywniej radzić sobie na przykład ze szczelinami w podłodze. Dodatkowo sama głowica jest także ruchoma, przez co dopasowuje się do nierówności i wszystkich rodzajów podłóg, w tym do dywanu. Ostatnim elementem całego systemu jest silnik, odpowiadający za generowanie mocy ssącej. To także od niego zależy, jak skutecznie będą zbierane nawet te najdrobniejsze drobinki kurzu zawierające alergeny, a to dobra informacja dla alergików. Jeżeli okresowo męczą Was różnego rodzaju pyłki, albo przyjmujecie gości, którzy są uczuleni na przykład na sierść, no to tutaj regularne odkurzanie pomieszczeń za pomocą takiego robota sprzątającego może ograniczyć liczbę alergenów do minimum. Oczywiście te wszystkie zanieczyszczenia magicznie nie znikają, bo przecież trafiają do pojemnika na kurz, który tutaj w tym robocie się znajduje, a ten dodatkowo wyposażony jest w filtr neutralizujący większość uczulających cząsteczek i zarazków. Jednakże warto zwrócić uwagę na to, że w klasycznych robotach, klasycznych rozwiązaniach musicie sami taki pojemnik wyjąć i go opróżnić, a przy tym część pyłków z powrotem dostaje się do powietrza. Takiego efektu nie ma, kiedy robot może opróżnić zawartość pojemnika do stacji dokującej, w której zintegrowany jest specjalny worek. I tak się właśnie w tym przypadku dzieje. Jest to rozwiązanie znacznie wygodniejsze i po prostu bezobsługowe. W przypadku Roomby ta stacja nosi nazwę CleanBase. Poza tym, że oczywiście ładuje waszego robota, tak jak już mówiłem, jest jednocześnie pojemnikiem na brud. Nieczystości znajdują się w specjalnym worku wykonanym w systemie Allergen Lock. Jak można się domyślić, chodzi o to, że worek zatrzymuje kurz w swoim wnętrzu, nawet jeżeli go opróżniamy. Dokładnie 99% wszystkich alergenów i innych cząstek pozostaje właśnie zamkniętych w tym worku. Dzięki temu nie będą one się unosić w powietrzu, nawet wtedy, kiedy po prostu będziecie go wymieniać, wrzucać nowy, wrzucać go do śmieci. Cały czas to wszystko jest po prostu zabezpieczone w środku tego worka. Oczywiście robot sam będzie opróżniał wbudowany pojemnik po każdorazowym wykonaniu cyklu sprzątania. W razie potrzeby możecie go jednak wyciągnąć i opróżnić ręcznie, albo na przykład umyć, jeśli będzie zbyt mocno zabrudzony. Worek w stacji dokującej ma pojemność 30 małych pojemników wbudowanych w robota. Tym samym, w zależności od intensywności sprzątania i też stanu zabrudzenia mieszkania, worek w stacji będzie trzeba wymieniać średnio raz na kilka tygodni. I tutaj wrócę na chwilę do tego, o czym mówiłem na początku. Jeżeli wasz pupil, tak jak na przykład tutaj Ares, zrzuca bardzo dużo sierści, no to ten pojemnik podczas jednego cyklu sprzątania może okazać się, że jest już pełen. No i to znacznie zmniejsza wygodę korzystania z takiej Roomby, no bo po każdym sprzątaniu musielibyśmy ten pojemniczek wyciągać.
W tym przypadku, kiedy mamy stację z wbudowanym workiem, nie musimy się o to martwić, bo po prostu nawet jeżeli pojemnik będzie po tym jednym cyklu sprzątania napełniony tą sierścią i innymi zanieczyszczeniami, to po prostu wszystko trafi do worka. Nowoczesny robot sprzątający tworzy parę z dedykowaną aplikacją mobilną i nie inaczej jest w tym przypadku. Ta pozwala rozpocząć sprzątanie, nie ruszając się z kanapy, ale ma także kilka innych opcji. Warto też wspomnieć o funkcji Dirt Detect. Robot na podstawie swoich czujników cały czas monitoruje podczas sprzątania, czy jakieś miejsce nie jest przypadkiem zabrudzone mocniej niż inne, czy po prostu nadmiarowo zabrudzone. Jeżeli wykryje właśnie taką dużą ilość brudu, to się na nim skupi do czasu jego całkowitego wysprzątania. A w przypadku posiadania zwierzątek to często takie brudy można gdzie niegdzie znaleźć. Już mam całe spodnie od sierści, to jest właśnie to, o czym mówię. Po prostu zwierzątka to jednak dużo sierści. Tym samym nie będziecie musieli wysyłać robota kilka razy tylko po to, by wysprzątał dokładnie jedno miejsce. Po prostu można to zrobić właśnie przy pomocy tej funkcji wykrywania dodatkowej ilości, nadmiarowej ilości brudu. Aplikacja została wyposażona także w system inteligentnego proponowania harmonogramu pracy, czyli harmonogramu sprzątania. Na waszym smartfonie będą pojawiać się propozycje dotyczące częstszego sprzątania, na przykład w okresie, kiedy zwierzaki mają tendencję do gubienia większej ilości sierści, czy na przykład kiedy będzie odbywało się sezonowe pylenie roślin. Wtedy po prostu robot będzie proponował, że a może wam wysprzątam. No i jak wiadomo, robotem również można sterować za pomocą asystentów głosowych, takich jak Google czy Amazon Alexa. Warto zaznaczyć, że roboty sprzątające są zazwyczaj cichsze od tradycyjnych odkurzaczy. To jest plus. Mimo wszystko niektóre zwierzaki początkowo boją się takich wynalazków, chociaż inne z kolei traktują je po prostu jako nową zabawkę. Tutaj wiele będzie zależeć od charakteru waszego pupila. A w internecie można znaleźć tysiące filmików, na których koty i mniejsze psy urządzają sobie przejażdżkę na takich autonomicznych pojazdach sprzątających. Chodź tutaj, Ares, zostaw, bo musimy jeszcze zrobić podsumowanie. Reasumując, czy robot sprzątający może pomóc w utrzymywaniu czystości w takim domu, w którym mieszkają zwierzątka? Jak najbardziej. Oczywiście nie pozbędziecie się każdego pojedynczego kawałka sierści, to jednak wasza podłoga będzie znacznie czystsza, kiedy robot będzie regularnie ją sprzątać. Robot to zdecydowanie narzędzie pomocne dla posiadaczy zwierząt. Pamiętajcie także, że chodzi o alergeny, które tutaj będą neutralizowane przez takiego robota sprzątającego, także zarówno pupile, jak i alergicy na pewno będą się cieszyć. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, czy wy również trudzicie się z utrzymywaniem porządku w domu, jeżeli posiadacie zwierzątka lub nie. Jeżeli ten film uważacie za przydatny, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentujcie i pozdrawiajcie Aresa w komentarzach, jeżeli chcecie. No i oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, dajcie znać, co wy sądzicie o robotach sprzątających, szczególnie takich zbudowanym workiem w stacji dokującej, bo to jest naprawdę wygodne, bezobsługowe rozwiązanie. No już, proszę bardzo, proszę. Subskrybujcie kanał Technostrefa, bo więcej ciekawych materiałów, a link do iRobot Roomba i3 Plus znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Tymczasem ja oraz niegrzeczny Ares pod koniec filmu żegnamy się z wami. Chodź tutaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Zaraz będę musiał puścić Roombę, bo jestem cały od sierści. To przez ciebie.